Ogromne pożary stanowią poważne zagrożenie dla rolników, mając destrukcyjny wpływ na uprawy rolnicze. Te katastrofy przynoszą tragiczne konsekwencje zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla lokalnej gospodarki. Mimo występowania gwałtownych ulewnych burz, susza rolnicza oraz zagrożenie pożarowe wciąż są palącymi problemami, które wpływają negatywnie na rolnictwo. Pożary zboża mogą mieć różnorodne przyczyny. W niektórych przypadkach wynikają one z działalności człowieka, takie jak celowe wypalanie pól lub niekontrolowane palenie odpadów. Inne pożary mogą być efektem przypadkowych zapłonów, np. powstających w wyniku iskry, podczas prac rolniczych lub zaniedbań związanych z bezpieczeństwem. Bez względu na przyczynę, konsekwencje dla rolników mogą być katastrofalne. Rolnicy narażeni są na utratę swojego źródła utrzymania, a w niektórych przypadkach nawet całości dorobku życia. Odbudowa po takim pożarze może trwać wiele lat i wymagać znacznych nakładów finansowych. Pożary mają także wpływ na całą lokalną społeczność, szczególnie w przypadku, gdy rolnictwo stanowi główne źródło zatrudnienia i dochodu w danym obszarze. Ponadto ogromne pożary zboża negatywnie oddziałują na środowisko naturalne. Emisja dymu, toksycznych gazów i pyłów wpływa na jakość powietrza, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia mieszkańców pobliskich społeczności. Dodatkowo przyczyniają się do degradacji gleby i utraty różnorodności biologicznej w danym obszarze. Te długotrwałe konsekwencje ekologiczne wpływają na równowagę ekosystemów. Jak zmniejszyć zatem ryzyko pożarów na polach uprawnych i minimalizować zagrożenie? Czy w tym roku były już jakieś pożary? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów? To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Warto zwrócić uwagę na dostępne dane, które obrazują liczbę pożarów powstałych w różnych warunkach. Przeszły rok jednoznacznie świadczy o tym, że strażacy w Polsce mieli pełne ręce pracy. Przeprowadzili oni aż 608 tysięcy interwencji, bijąc tym samym rekord 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej. Ta zatrważająca liczba zdarzeń jest aż o 30 tysięcy większa niż 2 lata temu. Co więcej, doszło aż do 31 943 pożarów w przypadku upraw rolnych. Te przygnębiające statystyki mówią same za siebie. W czasie wykonywania prac polowych należy bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia. Ważne jest również, aby eksploatowany sprzęt rolniczy był obowiązkowo wyposażony w gaśnice proszkowe, przeznaczone do gaszenia pożarów z grupy A, B, C o masie co najmniej 6 kg. Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, powinno być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm sześciennych, przygotowaną do wykorzystania w celach gaśniczych za pomocą wiadra lub innego rozważnego sposobu. Przestrzeganie tych podstawowych zasad i wyposażenie się w odpowiednie środki gaśnicze pomaga minimalizować ryzyko pożarów na polach uprawnych, zapewniając większe bezpieczeństwo dla rolników oraz ochronę mienia. W niedzielę 9 lipca około godziny 18 doszło do potężnego pożaru hali magazynowej na terenie gospodarstwa rolniczego w Nowym Nakwasinie, województwo wielkopolskie. Po przybyciu na miejsce strażaków okazało się, że cała hala została ogarnięta przez ogień. Powierzchnia palącego się obiektu wynosiła 500 m2. Na miejsce zdarzenia skierowano 23 zastępy straży pożarnej, włącznie ze 112 strażakami. Na miejscu obecny był kontener z aparatami ochrony dróg oddechowych z Ostrowa Wielkopolskiego oraz zespół medyczny z Komendy Powiatowej w Pleszewie, zapewniający wsparcie medyczne. Wewnątrz palącej się hali znajdowały się dwa zabytkowe wozy OSP Koźminek. Początek żniw nie okazał się również łaskawy dla rolnika z gminy Dolsk. Na polu w okolicach miejscowości Mełpin podczas młócenia zboża spłonął kombajn. Powodem pożaru była awaria maszyny. Do Straży Pożarnej w Śremie wpłynęło kilka zgłoszeń, niestety nieprecyzyjnych. Z relacji zgłaszających wynikało, że widzą słup czarnego dymu, który unosił się nad Mełpinem, Kadzewem czy Bodzyniewem, co opóźniło dojazd służb na miejsce zdarzenia. Gdy strażacy dojechali na miejsce, płonęło pół hektara niezebranego jeszcze zboża, informuje Komenda Powiatowa PSP w Śremie. Mimo wysiłków strażaków, wart około 200 tysięcy złotych kombajn marki New Holland
spłonął niemal doszczętnie. Strat w zbożu jeszcze nie podano. W ostatnich dniach Straż Pożarna z Wągrowca dwukrotnie musiała interweniować z powodu pożaru na polach w czasie żniw. Łącznie z dymem poszło kilka hektarów upraw. Co ważne, pożar udało się ograniczyć dzięki rolniczej solidarności i użyciu rolniczego sprzętu. W działaniach brało udział łącznie 5 zastępów straży pożarnej, informują strażacy. Kolejny pożar miał miejsce na polu przy ulicy Kluczborskiej w Byczynie i wybuchł 5 lipca po godzinie 13. Ogniem objęte było pole przy drodze wjazdowej do Byczyny w okolicach stacji benzynowej. Po przybyciu zastępów strażackich z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Kluczborka oraz jednostek OSP z terenu gminy Byczyna strażacy zastali rozwinięty pożar jęczmienia na pniu. W akcji gaśniczej uczestniczyło łącznie 9 zastępów straży pożarnej. Pożar trwał przez około 40 minut, pochłaniając niezwykle dużą powierzchnię, aż 10 hektarów zboża. Ogień rozprzestrzenił się szeroko, tworząc gęstą chmurę dymu, która opanowała całą okolicę Byczyny. Jak się okazało, przyczyną pożaru było zapruszenie ognia z maszyny rolniczej, której iskry rozniecone przez wiatr wywołały katastrofalne skutki. Straty oceniono na około 60 tysięcy złotych. 8 lipca około godziny 17.30 strażacy z jednostki w Świebodzinie otrzymali zgłoszenie o pożarze użytków rolnych w okolicy wsi Jeziory. Sytuacja była bardzo poważna i dynamiczna, ponieważ ogień szybko rozprzestrzeniał się na kolejne hektary zboża i ścierniska z powodu silnych podmuchów wiatru. W akcji gaśniczej uczestniczyło łącznie 13 zastępów straży pożarnej oraz samolot gaśniczy. Łącznie spłonęło 90 hektarów powierzchni. To tylko kilka miejsc. W internecie można znaleźć znacznie więcej informacji na temat pożarów, które miały miejsce na terenach rolniczych. Niestety, ale miejmy nadzieję, że to już koniec. Świadome działanie i proaktywne podejście mogą znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru oraz ograniczyć jego skutki. Zachowaj czujność, usuwaj potencjalne zagrożenia, dbaj o odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe i podziel się tą wiedzą z innymi. Twoje starania mogą być kluczowe dla ochrony nie tylko twojego gospodarstwa, ale także całej społeczności rolniczej. Aby zmniejszyć ryzyko pożarów zboża, konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych, wdrażanie praktyk rolniczych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, takich jak kontrolowane palenie, ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych czy właściwe zarządzanie odpadami rolniczymi, może pomóc zmniejszyć ryzyko pożarów. Ponadto konieczne jest ścisłe monitorowanie warunków atmosferycznych oraz szybka reakcja w przypadku wybuchu pożaru, aby ograniczyć jego rozprzestrzenianie się i minimalizować straty. Zapraszamy do przeczytania świetnego artykułu na stronie AgroProfil, w którym znajdziecie cenne wskazówki dotyczące lepszego przygotowania się do uniknięcia pożaru. W artykule omawiane są różne aspekty związane z zapobieganiem pożarom na terenach rolniczych. Autorzy przedstawiają praktyczne porady i środki ostrożności, które mogą pomóc rolnikom w minimalizowaniu ryzyka. W Polsce podpalanie traw, zbóż i pól jest uznawane za przestępstwo i zagrożone jest odpowiedzialnością karną. Zgodnie z Polskim Kodeksem Karnym, osoba, która podpala lasy, nieużytki rolnicze, łąki lub inne tereny zielone, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jednak warto zauważyć, że konkretna kara może być różna w zależności od skali szkód, zamiaru działania i innych okoliczności. Jeśli podpalenie traw, zbóż i pól spowoduje znaczne straty materialne lub narazi na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia, kara może być znacznie surowsza. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!